Witajcie kochani! Możemy się chyba wszyscy wspólnie zgodzić, że najważniejszym zawodem na świecie jest bycie coachem. No bo niby kto ma was nauczyć jak jeść? Podobno wszyscy to robimy źle. Jak masz wiedzieć jak robi się siusiu? Skąd wiesz, że dobrze pijesz wodę? Kto ci powiedział? Jestem pewien, że źle pierzesz swoje ubrania. A już na pewno słabo konserwujesz swój parapet, nie? To są problemy ludzi, z którymi sobie nie są w stanie poradzić. Tam chodzi coach, uczy jak żyć. I wydaje mi się, że wszyscy się zgodzimy, że najlepiej, aby coachem było dziecko. Otóż jestem life coachem i dzięki mnie zyskasz pewność siebie i odwagę. I to zadziała? Oczywiście. Chociaż spróbuj. Coach i dziecko. Nie mógłbym sobie wyobrazić lepszego kombo, które nas czeka w najnowszym odcinku szkoły. I że nie masz poczucia własnej wartości. Ale chyba ja jestem słaby z matmy. Nie no, coś ty. Mam dla ciebie zadanie. Musisz sobie powtarzać w myślach. Mogę osiągnąć to, co chcę. Mogę osiągnąć to, co chcę. Ale całą lekcję w kółko, dobra? Posłuchaj, każdy może osiągnąć swój cel. Każdy, kto wierzy w siebie i jest odważny. No dobra, ale ja potrzebuję trochę więcej czasu. Posłuchaj, twój czas już dawno minął. Mówiłem ci, jestem beznadziejny. Popracujemy nad twoim poczuciem własnej wartości i wiarą we własne umiejętności. Ale nie wiem, czy się da. Da się, da. Teraz rzucaj. Naprawdę się nie mogę doczekać podekscytowania, żeby to nagrać. Aczkolwiek ten odcinek podrzucił Kacper Baran 750 tydzień temu już, bo to już tydzień minął. Dziękuję serdecznie, Kapi, ty znasz mój gust, naprawdę. Miodzio. To będzie potężny odcinek. Czumkaj loczki. Jednak kochani, zanim przejdziemy, to chciałbym wam przedstawić dzisiejszego partnera odcinka, którym jest Ale Rabat. Myślę, że to jest doskonały moment na to, abyście spojrzeli na tą bardzo praktyczną usługę. Szczególnie w tym okresie świąteczno-zimowym, kiedy kupuje się prezenty i każdy chce być Mikołajem. I nie twoim kolegą Mikołajem, tylko tym Mikołajem, chodzi mi o świętego Mikołaja. No bo przecież to właśnie dzięki wtyczce Ale Rabat jesteście w stanie zaoszczędzić sobie kilka groszy. Gdy mając tą wtyczkę zainstalowaną, jednym kliknięciem sprawdzisz kody rabatowe obowiązujące w danym sklepie. To jest naprawdę banalnie proste. Wiem, bo korzystam. Skompletujecie swoje zakupy, które robicie i już gdy jesteście w koszyku, wystarczy, że klikniecie ten magiczny guziczek. Czerwony przycisk przetestuj kody. A wtyczka Ale Rabat wtedy zaczyna działać i wyszukuje ten, który jest najlepszy. Promocja aktywuje się automatycznie, nic innego nie musicie robić. No ale gdyby tego było mało, to oczywiście, że w wtyczce Ale Rabat macie cashback. Wystarczy, że w tym samym okienku klikniecie niebieski przycisk aktywuj. Pamiętajcie tylko, żeby założyć darmowe konto w usłudze. Tylko, że nie każdy korzysta z komputera i wie, co to są te wtyczki w przeglądarce. Dlatego jest również aplikacja Ale Rabat. I tutaj wszystko działa dosłownie w ten sam sposób. Po zalogowaniu możecie wyszukać w aplikacji sklep, który będziecie robić zakupy i przejść do niego z poziomu aplikacji. A dalej, proces odbywa się tak samo jak przy wtyczce. Apka sprawdzi kody, wybierze najlepszy i automatycznie aktywuje rabat. No i oczywiście, podobnie jak wtyczka, aplikacja pozwala aktywować cashback i oszczędzać na zakupach podwójnie! Myślę, że to naprawdę super sprawa, szczególnie teraz, więc serdecznie polecam zajrzeć do opisu i zainstalować wtyczkę lub aplikację, w zależności od tego, co potrzebujecie i gdzie robicie swoje zakupy. A tak swoją drogą to się pochwalę, że wystąpiłem w reklamie Ale Rabat i że niektórymi youtuberami i filmami mogliście mnie zobaczyć i fajnie. To jest mój drugi raz, kiedy wystąpiłem w jakiejkolwiek reklamie, ale to jest jednak pierwsza, którą sam stworzyłem i mam nadzieję, że wam się podobała. Jeżeli ją widzieliście, dajcie znać. Pod tym filmem znajdziecie wszystkie tam potrzebne linki, wiadomo. A teraz chodźcie do odcinka. Halo, halo, przypominam, 30 tysięcy w górę to kolejny odcinek szkoły. Gdy zobaczę takie cyferki pod moim filmikiem, to śpieszę się nagrywać odcinek. Niemniej proszę delikatnej cierpliwości, nie chcę od razu nagrywać 10 odcinków szkoły pod rząd. Ukradłbym content za bardzo Kamilowi Susowi. Już zaczynamy, wiem, bo się rozgadałem, ale pod moim ostatnim zdjęciem na Instagramie, zapraszam swoją drogą serdecznie, napisałem, że szybka akcja po zrobieniu odcinku jedną osobę, która napisze komentarz pod tym zdjęciem. Tych komentarzy trochę zebrało, ale oczywiście mogę wybrać jedną osobę, więc pozdrawiam Monail Lisa. Bardzo trudno było mi nie przeczytać tego jako Mona Lisa. Przynajmniej napisałem, żeby cię pozdrowić, ale bardzo mnie rozbawił twój komentarz. Jestem pod wrażeniem, że aż tyle osób chce być pozdrowiony przez losowego typa z internetu XD.
Patrząc na twoje wcześniejsze statystyki komentarzy, liczba, którą osiągnąłeś tutaj, jest 4 razy większa. Analityk Mumu. Jestem pod wrażeniem tej analizy. Patrząc na komentarze, wydaje mi się, że twój komentarz jest 4 razy rzadszy, żeby go znaleźć. Dlatego Mona Lisa, serdecznie się pozdrawiam. A teraz chodźcie do odcinka. Ja to bym chciała zostać aktorką. Uczniowie gimnazjum rozmawiają o tym, jakie zawody chcieliby wykonywać w przyszłości. Nie powiedział nikt youtubera i to się szanuje. Przynajmniej dzieci nie będą bezdomnymi. Janek Lis z gimnazjalnej 2B jest zafascynowany life coachingiem. Nastolatek uważa, że już teraz ma wystarczające umiejętności, by pomagać innym osiągać ich cele. Jezu Chryste. Nie, powstrzymuję się, dajmy mu przemówić. Taki terapeuta. Ale nie dla chorych, tylko dla zdrowych ludzi. Taki terapeuta. Taki terapeuta! Dobra, już. Nie, bo ja od razu, wiecie, ja już od razu mam ochotę wszystko mówić, ale nie. Zostawiam content na kolejne minuty odcinka. Uczy, jak się rozwijać i osiągać cele. No dobra, ale jak jesteś zdrowy, to chyba umiesz to robić, nie? Jak jesteś zdrowy, to umiesz co... Słuchajcie, nie mogę komentować waszego każdego zdania, które powiecie, weź chociaż trochę pomyślcie, co wpierw pisze scenarzysta, a potem wymawia aktor. Macie dużo miejsca, dużo czasu na to, żeby dojść do wniosku, że pierdolicie głupot! Wcale nie, to jest teraz mega popularny zawód. Bez life coacha często nie dasz rady. Ja chcę pomagać ludziom, aby zdobywali to, o czym marzą. Lewandowski podobno ma coacha od snu. Przychodzi typ, siada tam gdzieś w rogu, patrzy na Lewandowskiego Robercika, jak idzie spać i ma takie czy mu drży policzek, kiedy wchodzi w pierwszą fazę snu? Ciekawe. Po 4 godzinach, kiedy on po prostu siedzi i tak ma. Wow, ale to fajne. Ja tam nie wierzę w te pierdoły. Zwykłe naciąganie ludzi. Ja to mogę robić bez pieniędzy. W sumie nawet teraz. Tyle się już o tym książek naczytałem, że spokojnie dałbym radę. Ty, to może byś pomógł mojemu kumplowi. Jest zajebisty z majcy, ale tak się boi kremerowej, że jak lubię, że do odpowiedzi wszystko zapomina i słabe oceny dostaje. Z majcy. Matematyka. Mówi matematyka, tylko że w młodzieżowy sposób. Młodzi ludzie mają potrzebę, żeby zmieniać niektóre wyrazy na swoje, żeby ich pokolenie po prostu poczuło się ważniejsze. Jest to znane przez dziesiątki pokoleń, więc spokojna głowa. Tak dzieci potrafią po prostu... Olić w tą stronę, klasyk. Patryk, jak ci idzie z tą majcą? A o co chodzi? To jest Janek, jest life coachem. Może ci trochę pomóc poprawić oceny. Kim jaja sobie robicie? Absolutnie nie. Słyszałam, że jesteś zajebisty z majzy, ale kremerowa totalnie cię paralizuje. Mogę ci pomóc. Niby jak? Usiądziesz na takie krzesło i cię paraliżuje, nie? Tylko może być zgon. Otóż jestem life coachem i dzięki mnie zyskasz pewność siebie i odwagę. I to zadziała? Oczywiście! Chociaż spróbuj. A po co ty to w ogóle robisz? Co ty będziesz z tego miał? Lubię pomagać ludziom i przy okazji poćwiczę swoje umiejętności. I serio sprawisz, że dostanę dobrą ocenę z matmy? Czy szkoła nie jest od tego, żeby on w sumie to robił? Już abstrahują do tego, że to jest coach... Przepraszam. No to w szkole ma się uczyć, tak? Więc to robi. To akurat to szanuję. Sam to sprawisz. Ja ci tylko powiem jak. A mojemu koledze też pomożesz? No pewnie, a w czym? Typ nie potrafi zjankować bota. Za każdym razem na bocie mają do niego pretensje. 2 reporty dostaje co grę i potem ma problemy, ponieważ ma bana na jeden dzień. A wtedy, kiedy akurat ma czas, żeby sobie pograć, bo mu mama dała 2 godziny więcej, żeby sobie pograł w sobotę, to akurat ma bana w lodu i co on będzie robił? Marnował czas sobie grając jakiegoś Minecrafta? Minecrafta już nikt nie gra, no bo chciałby pograć w lodu. Siema, Franek, jak ci idzie z Natalią? Cicho, ona tu siedzi. No widzę, znasz Janka? No z widzenia, co? Siema. Jestem Janek, przyszedłem tu, żeby pomóc ci poderwać Natalię. Że co? On nie chce podrywać, on chce tylko podglądać. Przecież to jest połowa już zabawy, stary. Chodź do klasy. Dobra, jeżeli eksperyment się uda, to będę ci prowadziła aż do zwycięstwa. Jeżeli nie, to po prostu sobie pójdę, dobra? No i co niby miałbym zrobić? Od tego momentu, jeżeli pomyślisz sobie, że jesteś dla niej za słaby albo cokolwiek innego, to powiedz na głos kłamca. A jeżeli pomyślisz sobie tak na lekcji, no to powiedz sobie pod nosem. Ale nie oszukuj, dobra? Dobra, i niby to ma mi pomóc? To jest baza, podstawa. To jest gluten, mój drogi, to jest gluten. Teraz zadanie. Idź do niej i zagadaj o cokolwiek. Człowieku, ale on się właśnie tego boi robić.
Wiem, dlatego musisz sobie wyobrazić, że ona to Patryk. Chłopie, bez jaj, przecież tego nie da się wyobrazić. To dziwnie zmierza w stronę jakiegoś motywowania do całowania kolegów po prostu zamiast koleżanek. A co? Nie podobam ci się? Kłamca! Akurat to prawda, ten typ był kłamczuchem w poprzednim odcinku. Nie sądziłem, że tak szybko powrócisz do nas, kłamczuszku. A teraz idź, bo właśnie gdzieś poszła. Franek boi się odezwać do dziewczyny, która mu się podoba, ale nie chce skompromitować się przed kolegami. Pamiętaj, jak do Patryka, dawaj, dawaj. No daj mu chwilę popoglądać, co go raz pchasz. No chcę sobie pooglądać kobietę z daleka, każdy może. To też jest fajne. Cześć. Hej, my się znamy? Nie, ale zawsze chciałam cię poznać, Franek jestem. Natalia. Dobra, to miło było cię poznać. Na razie. Na razie. Przynajmniej się nie zesrał, no słuchajcie, jest jakiś progres. Super, w takim razie od dzisiaj trzymamy się wszyscy w trójkę i razem będziemy pokonywać wasze trudności, okej? Okay? Okej. Okay. No dobra, okay. Ale ja mam dzisiaj matematykę i na samą myśl o kremerowej mi słabo. Spoko, nie przejmuj się, zgłoś się do mnie na następnej lekcji, zrobię ci krótką sesję motywacyjną, okej? Okay? No dobra. Dobra, no to widzimy się na następnej przerwie, siema. Cześć. Wow, ledwo co zostałem life coachem, a już mam dwóch klientów. Super. Czy ktoś był twoim klientem? On musi ci zapłacić. Zabieram się do roboty i czekam na jakiś mega ciężki przypadek. Jestem na to gotowy. Mam wrażenie, że coach miałby, wiecie kiedy, sens? Kiedy robiłby to pro bono dla jakiejś organizacji na przykład, która by skupiała osoby, które rzeczywiście spotkały dno życia i mają takie naprawdę, no, rozwalone życie, są po nałogach, są po jakichś tragediach życiowych, mają choroby psychiczne i oni by wyciągali tych ludzi z tego dna, robili z nich normalnych obywateli, którzy byliby, wiecie, produktywni dla kraju, więc też jakby krajowi zależało na tym, żeby były klasy takich coachów. Wiecie, o co chodzi, że no mamy lekarzy w szpitalach, ponieważ ludzie chorują, więc oni są potrzebni, więc wiecie, żeby to zastosować w systemie, to po prostu, gdyby ten coach rzeczywiście miał rolę w społeczeństwie bardzo ważną, to miałby po prostu sens. A nie tak jak teraz, że to już są wszystko naciągacze dosłownie. Mela Kruk z pierwszej A liceum od niedawna jest dziewczyną Darka Teodorczyka z równoległej klasy. Nastolatka jest bardzo zakochana i nie zauważa, że chłopak nie traktuje poważnie ich związku. Co się stało? Nie mogę dać ci buzi? Nie, nie możesz. Dlaczego? Co się stało? Pogadamy potem, okej? Okay? Nie no, chodź, pogadamy teraz, powiesz mi, co się stało. Nie widzisz, że jestem zajęty? Nie no, ale nic nie robisz, chodź, powiesz mi. Chcesz? To ci powiem. Nie jesteśmy już ze sobą. Jak to nie jesteśmy ze sobą, Darek? Co Melania, nie pasujemy do siebie. Koniec z nami. Ale co ja zrobiłam nie tak? Nie jesteś taka, jak myślałem. Po prostu. To znaczy? Chcesz wiedzieć? No. Jesteś drętwa i nudna. Ale już tak przyciągnę. Dobra, to są dzieci, tak, więc okej. Okej, już nie, ja się nie przeżyję, bo jeszcze na niego patrzę. Dobra? Okej. Okej. Możemy już wracać. Jak możesz mówić mi takie rzeczy i to jeszcze przy wszystkich? Pytałaś? To ci odpowiadam. Ty byś tylko chciała chodzić na jakieś nudne spacery za rękę do kina. Przecież to jest nudne. To są rzeczy, które się robi w związku, tak, ale możecie, nie wiem, skakać na główkę z klifu. Co wy na to, kochani? Ale przecież jestem taka sama od początku. Nic się nie zmieniłam. Wcześniej tego nie widziałem. Sorry, ale ja potrzebuję kogoś bardziej szalonego. Lena, idziesz do sklepiku? Ale z ciebie świnia. Mela! Ale to jest szalone! Idą do sklepiku! Ale kryzolki! Nie przejmuj się, on nie jest ciebie wart. Dokładnie, był beznadziejny, a poza tym zawsze cię olewał. Nieprawda, byliśmy ekstra paru. Mela, on ciebie nawet nie szanował. Robił ci łaskę, że czasami poszedł z tobą do kina. Słyszałeś, cię? Jego kino nudzi, a ja głupia kazała mu ze mną wchodzić. No ale chyba nie myślisz, że to twoja wina. No płaczę, bo jej z butą by się rozstała. Może jeszcze wrócimy do tego wątku, a może to już wszystko, bo... Zrobiło za dużo cringe'u na minutę generalnie. Boję się kremerowej. Na samą myśl o tym, że mam matematykę, totalnie mnie paraliżuje. W ogóle nie mogę rozwiązać zadania na tablicy. Wiesz, z czego to wynika? No, z tego, że kremerowa jest ostra? Z tego, że się jej boisz i że nie masz poczucia własnej wartości. Ale chyba ja jestem słaby z matmy. Nie no, coś ty. Mam dla ciebie zadanie. Musisz sobie powtarzać w myślach. Mogę osiągnąć to, co chcę. Mogę osiągnąć to, co chcę. Ale całą lekcję w kółko, dobra?
No, ale to może być za mało. No to jakbyś się już tak panicznie bał, to zacznij sobie powtarzać. No powiedzmy kremerowa, łysakrowa, niech się schowa, okej? Okay? Zgłupiałeś? No nie, powtórz sobie, dawaj. To jest strasznie długie, trudne zdanie. Ja na trzeźwo miałbym problem, żeby to mówić. Kremerowa, łysakrowa, niech się schowa. Ale bardziej stanowczo, śmiało dajesz. Kremerowa, łysakrowa, niech się schowa. O matko boska, to nie jest dobra strategia w ogóle. O Jezu, jak ja miałem kiedyś przypał akurat właśnie matematyki, bo miałem no najgorszą nauczycielkę z matematyki z punktu perspektywy mnie samego, bo się po prostu nie lubiliśmy. Ja właśnie z ziomkiem siedziałem w ławce i tak dla jaj, no przyrzekam dla jaj, napisałem na końcu nazwisko i tam no jakieś takie, ale nie obraźliwe, takie żartobliwe jak tutaj. Nie chcę tutaj kłamać, więc nie będę mówił takie zdania, ale tam powiedziałem nazwisko, coś tam napisałem i tyle tam jest, nie? I słuchajcie, zapomniałem o tym tam po tygodniu, po dwóch. To tam już tam leżało. Ja już byłem innym człowiekiem, kiedy pani sprawdzała nam zeszyty, jakieś tam zadanie. I słuchajcie, wychodzi na środek klasy i czyta tą ostatnią kartkę i pokazuje na mnie palcem. I to było takie głupie zdanie. No naprawdę mi szkoda, że go nie pamiętam dokładnie, bo mi potem to powtarzali przez dwa tygodnie wszyscy, po prostu jaja mieli, nie? Kochani, więc jeżeli chcecie być o nauczycielu, to albo bardzo dobrze, albo bardzo źle od razu. Tak, żeby do dyrektora pójść od razu. Po środku to jest po prostu robienie z ciebie jaja, bo tego nawet do uwagi nie można wsadzić uczciowi, nie? To tylko się wszyscy siebie śmieją, że takie coś masz na szczycie napisane. Trochę dziwne metody ma ten Janek. No ale jak mu się tak wyżaliłem, że się boję kremerowej, to mi trochę ulżyło. No i on serio wierzy, że mogę dostać dobrą ocenę z matematyki. Nawet moja mama w to nie wierzy. Nawet mama go spisała na straty, ale nie jego life coach z gimnazjum. Przepraszam, z wyższych klas, z podstawówki. Patryk postanowił wypróbować metody Janka, bo panicznie boi się nauczycielki matematyki. Chłopak powtarza w myślach, że wierzy w siebie i może osiągnąć wszystko. Nie, tylko tak, tak. Pani profesor, mogę ja? Zgłaszasz się? Proszę bardzo. Bardzo dobrze. Chyba pierwszy raz zgłaszasz się sam. Trzeba poprawić te paskudne oceny. Proszę, tu jest przykład, który masz rozwiązać. Tak, odciutko! I powie, że jest krową. No, bardzo szybko to rozwiązałeś, ale zapomniałeś o zasadzie minusa przed nawiasem. Czyli źle? Nie, ale daje to wynik następujący. Minus x plus 6x y. Ale dzisiaj całkiem nieźle, otrzymujesz ocenę dobrą. Naprawdę? Tak, i trzymaj tak dalej, gratuluję. Czyli dostał czwórkę, napisał połowę dobrze? Znaczy, że prawie mu się udało? Nie wiem, jak się ocenia takie zadanie, bo w końcu dajesz zły wynik, nie? I ktoś ma takie... No tak, ale było blisko. I masz czwórkę, okej. Znaczy miło, że tak ocenia, spoko. Mogę zeszyt? Dziękuję na tyle. Chłopie, ale dzisiaj super poszło. Co ci się stało? Sam jestem w szoku. Przecież źle rozwiązał to zadanie. Co to znaczy, że mu nieźle poszło? Ale to nie moja zasługa. To kogo? Mojego kumpla. Uczy mnie, jak osiągać swoje sukcesy. Uczy cię? Co to za chłopak? Z naszej szkoły. Jest life coachem. Kim? No, wiem jak to brzmi, ale sami widzieliście. Zadziałało. Jezu, to są jakieś pierdoły. Zadziałało, bo umiałeś. Zawsze umiałem, ale się bałem. A teraz dzięki Jankowi nie boję się. No to nieźle. Dobra, hejterzy zawsze będą hejtować. Weź w ogóle ich nie słuchaj i chodź dalej do coacha. Tymczasem Franek Kubicz umówił się z Jankiem na kolejną sesję motywacyjną. Jego celem jest poderwanie dziewczyny, która mu wpadła w oko. Czyli musisz się z nią umówić na randkę. O nie. No jak o nie? Przecież to jest twój cel, chłopie. No ale nie tak od razu, przecież ja dopiero co ją poznałem. Posłuchaj, każdy może osiągnąć swój cel. Każdy, kto wierzy w siebie i jest odważny. No dobra, ale ja potrzebuję trochę więcej czasu. Posłuchaj, twój czas już dawno minął. Stary, już najlepsze lata masz za sobą. Stary, ty obudź się, bo zaraz umrzesz w samotności! Chryste, panie. Ile ty masz lat? 13, kurwa.
ogarnia dupę natychmiast. Nie przestałem się jej bać, no ale obróciłem się tyłem do klasy, koncentrowałem się na zadaniu i w ogóle nie patrzyłem na kremerową. I to jakoś poszło. Dobra, pierwszy krok za tobą. Brawo. Teraz pola na kolejny. Musisz się przestać jej w ogóle bać. No, ale mi już wystarczy, że umiem rozwiązać zadanie na tablicy. Dobra, dobra. Posłuchaj, masz jakąś swoją ulubioną ciotkę? No, siostra mojej mamy, ciocia Marysia. A co? Posłuchaj, od teraz na każdej matematyce musisz sobie wyobrażać, że kremerowa to ciotka Marysia, dobra? No, będzie trudno, bo ciocia Marysia jest przekochaną blondynką. No dobra, stary. Mam wrażenie, że to zaraz poleci w dobry kabaret. Swoją drogą, czemu akurat nasz kłamczuszek? Przyszłego odcinka on zawsze musi tutaj jakąś mieć taką rolę, gdzie się go daje w takich niekomfortowych sytuacjach. Nie możecie z niego zrobić coacha? Biedny chłopak jest miszkątego po prostu, że dwa odcinki pod rząd i będą z niego łacha robić, nie? Pamiętajcie, ja przyjaciel was wszystkich, słuchajcie, nic z niego się nie nabijam. Jak żartuję, to dla śmiechu, ale potem morał pozytywny, że mamy się kochać, tak? Sympatycznie jesteśmy drużyna. Ja sobie wyobraziłem, że Natalia to jesteś ty. Myślisz, że to było łatwe? Widzisz? A poskutkowało. No. No dobra, będę cię słuchał, bo dzięki tobie mogę coś osiągnąć. Ja też, może w końcu umówię się z tą Natalią. No to idziemy. Ale gdzie? No jak to gdzie umówić się z Natalią? A to już? No a kiedy? No chodź, nie marudź, uwierz w siebie, just do it! Dokładnie, idziemy jej poszukać. Zaprosz Patryka na randkę. Ja nie jesteś z Patrykiem na randkę. Franek? Patryk, chcesz iść ze mną na randkę? Nie. Dobra, Franek, posłuchaj, podchodzisz do niej, pytasz się, czy pójdzie z tobą na randkę. I pamiętaj, wierzę w siebie, mogę wszystko. Podnieś tą ławkę, jedną ręką daj pod dupę, postaw ją tak, obejmij ramy i powiedz, to nie molestowanie, jestem po prostu romantyczny. Umówimy się na randkę? Jestem Janek. Powtórz. Wierzę w siebie, mogę wszystko. No właśnie, no to powodzenia. Hej. Hej, to znowu ty? To znowu ja. Ej, miałbym do ciebie takie małe pytanie. Nie chciałabyś czasami iść ze mną na randkę? Szybki jesteś, ale dopiero cię poznaliśmy. No, ja znam cię od dawna. Tak? Śledzisz mnie? No nie, ale od dawna mi się podobasz i zawsze chciałem się z tobą mówić. No ale ty mnie nawet nie znasz, może nie jestem ciekawa. No, chciałbym się przekonać. To jak, jesteśmy umówieni? Tak. To cześć. Chłopaki, zgodziła się. Co? Zgodziła się. Brawo, gratulacje. Widzisz, to wiara w siebie czyni cuda. Stary, jesteś geniuszem. Potwierdzam. Dzięki bardzo. O kurcze, umówiłem się na randkę. Ta dziewczyna tak mi się podoba, że na jej widok normalnie mnie zatykało. A teraz nawet z nią flirtowałem. I się zgodziła. Janek, jesteś cudowny, uwielbiam cię. Ten life coaching to jakaś niesamowita sprawa. Tymczasem w szkole rozniosło się, że Janek Lis prowadzi dla uczniów treningi motywacyjne. Po pomoc zgłasza się Adam Klimowicz z gimnazjalnej 2A. Strasznie w ogóle podobnie jest skonstruowany odcinek jak z Natsu, nie? Która ona była tamtym... ona nie była coachem, Boże. Natsu tam radziła sobie z chłopakami, którzy zdradzali kobiety, nie? I to kobiety były klientkami. I tu zobaczcie, że jest strasznie podobnie skonstruowany ten odcinek, że też mamy jednego zioma, który pomaga rówieśnikom w szkole i do niego co chwilę doskakują osoby po tym, jak poprzednia została już zamknięta historia, nie? A tak jest poszerzenie luźne. Nie obróć tego w żart. To jest właśnie Janek. Siema. Cześć. Podobno pomagasz ludziom osiągnięciu swojego celu. No tak. Patryk i Franek mają już na koncie swoje pierwsze sukcesy. Ej, a mi byś pomógł? No pewnie. A jaki jest swój cel? Wiesz co, chciałem dostać się do szkolnej drużyny koszykarskiej, ale mam za mało wiary w siebie. Albo nie umierzasz w kosza, nie? Jakby to też jest taka możliwość? No, popracujemy nad tym, spoko. Czyli da się coś zrobić? Pewnie, że się da. Wiesz co, spotkajmy się może na następnej przerwie, okej? Okay? Okej, dobra, to ja lecę. Spoko, cześć. Nie chcę nic mówić, ale to jest największa łamaka w naszej klasie, a nawet chyba w całej szkole. Nie jest za bardzo wysoki i nie trafia celnie do kosza. Przesadzasz! Każdy, jeżeli będzie wierzył w siebie, może zostać mistrzem. No, nie wiem. On będzie powtarzał zaraz to jedno zdanie, no zaraz przestanie działać. Nie będzie już magiczną różdżką. I tak to się zakończy. Zabawę się zagarzała w odcinek, przepraszam.
Janek Lis chce zostać life coachem i uważa, że potrafi każdemu pomóc osiągnąć cel. Chłopak umówił się z Adamem Klimowiczem, który chce się dostać do szkolnej drużyny koszykówki. No spoko, no to graj. Mówiłem ci, jestem beznadziejny. Popracujemy nad twoim poczuciem własnej wartości i wiarą we własne umiejętności. Ale nie wiem, czy się da. Da się, da. Teraz rzucaj. Ale to trzeba chyba zacząć od umiejętności, stary. No, jeszcze! Dawaj, Adam! Śmiało, dobrze ci idzie, dawaj! Próbuj jeszcze! Brawo, dobrze! Dawaj, jeszcze raz! Jeszcze dawaj, dawaj! Ale to akurat okej, nie? Będzie mówienie, o, nie trafiłeś, jak teraz nie trafisz, to idziesz do łagru. To nie jest zła strategia, to trzeba właśnie tak mówić, nie? Ja teraz trenuję coś nowego, jeżeli chodzi o sporty drużynowe i tam mamy trenera i jak on właśnie tak mówi, dasz radę, popatrz przed siebie i dasz radę, podchodzisz znowu do tego samego ćwiczenia, to nagle ci wychodzi ono lepiej właśnie dlatego, że jakby, nie wiem, jesteś taki pewniejszy siebie i tą swoją porażkę, ona za tobą nie zostaje, nie? Tylko ją wyrzucasz gdzieś tam obok i po prostu masz tak, dobra, teraz jak powrócisz na ćwiczenie, to teraz mi się uda, nie? I się pewnie ci nie uda znowu, ale znowu to słyszysz, że jest okej. Okay. Jakby za każdym razem masz jakbyś to sobie to wyrzucił do świetnika, nie? Tą porażkę. I masz czyste konto i znowu możesz spróbować. Dlatego to jest ogólnie git podejście, tylko że no tu trzeba ćwiczyć. Postanawia użyć specjalnych technik motywacyjnych. Wow! I pokazywać pazury i kły! Nie, no bez jaj, zrobię z siebie totalnego kretyna. Jak masz zamiar sobie ze mnie żartować albo jaja robić, to powiedz, ja po prostu sobie pójdę, dobra? Nie no, dobra, czyli mam robić coś takiego? Tylko więcej energii w tym! Pokazuj kły i pazury, dawaj! Mocniej jeszcze! Dobrze, o to chodzi, co ty Adam robisz? Oj, to już idzie w złą stronę. Bo Adam chce dostać się do koszykarskiej drużyny gimnazjalnej. Okej, a ryczenie i robienie głupich min, w czym ci to pomoże? Adam poczuje, że jest lwem, przez co będzie trafiał wszystkie rzuty do kosza. Nie, błagam cię, chyba w to nie wierzysz. No wiesz, jak tak ryczałem, to nagle poczułem się mocniejszy. Adasiu, nie chcę ci robić przykrości, ale sport to nie jest twoja bajka. Kosisz z matmy i fizy. Ale ja chcę być koszykarzem. Ale nim nie będziesz. Przepraszam, że jestem szczera, ale nie, sport odpada, a ryczenie to już w ogóle. Dlaczego ty mu podcinasz skrzydła? Ja mu nic nie podcinam, po prostu nie chcę, żeby się zawiódł, a ty jesteś jakimś kretynem. Mi się wydaje, kochani, że wy po trochu wszyscy po prostu nie macie racji. Słuchaj, Adam, chcesz być jak chłop i walczyć o swoje, czy być jak ostatni lamus i pójść do tej biblioteki? Mógł być jak baba, powiedziała klamus i to się szanuje, kochani. Nie jest jak lakarną, bardzo dobrze. Nie chcę robić przykrości Adamowi. Zależy mi na nim, ale nie chcę, żeby na coś się napalił, a potem zawiódł. On cały czas gada o tej koszykówce, ale nie potrafi w nią grać. Takie są fakty. Jeśli by coś mu pomogło, to tylko treningi z supertenerem, a nie słuchanie tego debila i ryczenia glew. Miau, miau. Dobra, tam się ktoś jeszcze wymądrzał, ale przechodzimy znowu do tego drugiego wątku. Pamiętacie? Tam, że zerwał typ z typiarą? To oni mają konfrontację i gadają! On siedzi z nową babą, z którą robią same ciekawe rzeczy, na przykład chodzą do sklepów. I to nie jest w ogóle nudne, to jest takie fajne. I oni chodzą i palą papierosy. Oh. Te dorosłe dzieciaki, jacy oni są cool, matko boska! Powiedz tej lasce, żeby sobie poszła. Ja nie jestem sobie ta laska i nikt cię sobie nie pójdę, okej? Okay? Ukradłaś naszej przyjaciółce chłopaka i jakoś nie mamy zamiaru z tobą rozmawiać. Przepraszam cię bardzo, ale to nie jest moja wina, że mnie wybrał. Potraktowałaś Melę jak świnia. Wiesz, jak ona teraz cierpi? To nie jest moja wina. Przejdzie jej. Chodź, idziemy stąd. Ej, ona jest załamana. Ty głupio zrobiłeś, że z nią zerwałeś, bo Mela jest naprawdę cudowną dziewczyną. Powinieneś do niej wrócić. Bo sobie jaja robisz ze mnie teraz. Mówiłam wam, że konfrontacja, ale pomyliłem dziewczyny. To są przyjaciółki. Pomyliłem dziewczyny. Sorry, no, nie zaangażowałem się w ten wątek. Żadne jaja. Złamałeś serce naszej przyjaciółce i albo do niej wrócisz, albo przynajmniej idź i powiedz jej, że jest najwspanialsza pod słońcem i nigdy jej nie zapomnisz. Ale ona jest nudna, czy ty to rozumiesz? Dotrze to do ciebie w końcu? Wiesz co, jeżeli serio wybrałeś tę laskę zamiast super cudownej Melanii, to nie masz serca, oczu i mózgu. No to nie mam. Ale ode mnie to się odczep. Pożałujesz tego i ty też. No to brali się bez mózgu, no Chryste panie, o to chodzi. Życie jak puzzle. Miał szansę pokazać, że nie jest kompletnie beznadziejny, ale rzeczywiście ją zmarnował.
On będzie tego żałował do końca życia, zobaczysz. Ameli, musimy znaleźć kogoś lepszego. Będzie teraz szukać jej chłopaka? Tak, tak to działa? Najlepszy sposób na poradzenie sobie z ostatnim się facetem jest znaleźć drugiego faceta, tak? Tego samego dnia najlepiej? Ja nie wiem, ja się nie znam, dziewczyny, jak to się tam takie rzeczy robi, ale no... Na pewno to nie jest moja metoda, to nie, no, nie, niekoniecznie. Mocniej, jeszcze raz! Jeszcze, dawaj! Dobrze, Adam, o to chodzi. Co ty wyprawiasz? Robisz się kompletnego kretyna. To nic ci nie pomoże. A bo ja wiem, ja sobie powtarzałem, że mam się nie bać moczycy i jakoś to zadziałało. Panowie, zapraszam na lekcję. Jasne. Okej, chodźmy. Dobra, dawaj, dawaj, Adam, idziesz. Robisz mu wodę z nóżką. Dopina mu skrzydła, które ty mu podcięłaś. No nie jesteś aniołkiem, jesteś jak szatan. Uciąłaś skrzydła, nie masz skrzydeł i teraz siedzisz w piekle i się mrozisz. O cholera. Mówiłam, że jest beznadziejny człowiek i on też ci to mówił. Wiara w siebie czyni cuda. Zobacz, że ja jeszcze zrobię z niego profesjonalnego koszykarza. Są twoje marzenia. A wy co, będziecie tak tu cały czas stać? A ty co, nie będziesz ćwiczył na WF-ie? Można tak wychodzić z sali w trakcie lekcji? Dobra, chłopaki tam mają WF, w tym czasie znowu przeskakujemy do tamtych dziewczyn. Tak coś przeczuwałem, że nie mogę wam wyciąć kompletnego fragmentu, bo oni nadgonią, nie? I dogonili nas i teraz nam rzucają co chwilę wątki z tą dziewczyną, która radzi sobie po rozstaniu. Teraz są szalone kryzonki, wiadomo, to znamy i to teraz zobaczymy w wydaniu szkoły. Sabina i Maja chcą pocieszyć przyjaciółkę i przygotowały dla niej różne atrakcje. Mają nadzieję, że dobra zabawa pomoże dziewczynie pogodzić się z rozstaniem z chłopakiem. Konkurs rzutu do celu. Oczywiście zdjęcie Darka. Ja na przykład chcę mu trafić w głowę, bo jest debilem. Jesteś genialna. Chcesz mu strzelić w łeb, bo jest debilem. Gdybyśmy zabijali ludzi, którzy są głupi, to byłoby mało ludzi. Nie chcę nic słyszeć, ale według statystyk najwięcej osób, które się rozmnażają i przedłużą nasze życie jako społeczeństwo, to są właśnie osoby nisko wyedukowane i niemądre. Nie mówi, że jak masz dziecko, to jesteś głupi. Dziecko jest głupie, ty nie. Ty jesteś mądrzejszy, dziecko. Tyle przynajmniej wiemy. Tak wygląda po prostu statystyka, no. Najczęściej osoby poniżej średniej IQ mają najwięcej dzieci. Bo jak nie wiesz, jak się robi dzieci, to robisz dziecko, nie? To jest właśnie taki paradoks. Bo jak wiesz, jak się robi dziecko, to z reguły właśnie nie robisz. Ale jak nie wiesz jak, bo nie jesteś mądry, nie ogarnąłeś tego, albo nikt ci nie powiedział, to masz dziecko, nie? To dosłownie tak to działa. Jest! Dobra, ja też chcę. Ja chcę rzucić mu w serce za to, co mi zrobił. Jest! W ogóle to szanuję za cela, dziewczyny, nie? To nie jest aż taki sposób, żeby za każdym rzucić idealnie mu w twarz. To akurat wow. Proszę, Mela, rzucaj pierwsza. No dobra, następny raz. Nie! Kto ci teraz? Pięknie. My teraz będziemy dorysowywały mu jakieś śmieszne i głupie rzeczy. Ja domaluję mu różki. Będzie do nas pasowało. To naprawdę, wy wszyscy zaczynacie normalnie, wy się nakręcacie i to za każdym razem eskaluje do niedobrych finałów, nie? To nie są dobre zakończenia. To mu się podoba, Darek! O co tu chodzi? Możecie nie wierzyć moich zdjęć na ścianie? Jest, dokładnie. Co wy robicie? No nie zbawimy się, chcesz się może dołączyć? Duże, piegi. O patrz, to ty podobasz się sobie? Podoba ci się? Dawaj. Jesteście nienormalne. Wiesz co, spada. Wariatki. Spadaj stąd. Ktoś się wkurzył. Dobra, dawaj jeszcze jeden. Ja nie chcę nic mówić, ale gdybyśmy tak wszyscy się traktowali porówno, jeżeli chodzi o płeć, to w tym momencie on by pobił te dziewczyny. To jest Basior, jest wielki. On by je wysolował, nie? Na początku w ogóle nie podobał mi się pomysł z tą całą imprezą rozwodową. Ale teraz muszę przyznać, że naprawdę ekstra się bawię. Już prawie uwierzyłam, że lepiej mi bez Darka. Dlatego cały czas jesteś z Darkiem myślami i cały czas robisz rzeczy dookoła Darka. Po prostu nie wiem, czy się tak robi te imprezy rozwodowe, te sprawy, nie? Nie mogę. Janek czeka na Adama, który ma wziąć udział w eliminacjach do drużyny koszykówki. Ale bez ciebie nigdy bym się nie odważył. Nie no, spoko, nie ma sprawy. Dzięki jeszcze raz, chłopie. Spoko. Widzisz?
Ludzie cuda robią dzięki mojej pomocy. Ale ten cud się nie uda. Wybij Adamowi to z głowy. Mowy nie ma. Słuchaj, jeśli chcesz mu pomóc, to powiedz, żeby poćwiczył. Przecież on nawet nie trenuje tej koszykówki, tylko cały czas o niej gada. On już to będzie latał jak te wiewiórki w USA, co mają turnieje swoje i skaczą z wysokiego i robią tak wii. Super, to jest content, polecam na YouTubie oglądać wiewiórki, które skaczą i latają. Dajemy każdemu szansę, oceniam indywidualnie, zobaczymy jak sobie chłopak radzi. Nie patrzę na całą drużynę, tylko indywidualnie. Proszę, jedna grupka tam, druga tu, ćwiczymy dwóch, tak, prawa, lewa strona. Wejście, oddaję rzut, podaję piłkę na koniec i jedzie następny. Na zmianę. Dawaj, Adam. Prawa, lewa, proszę. Adam. Jedziesz, dawaj! Adam, okej? Okay. Rycz! Adam, rycz! Dawaj! Poradziłeś, bo jak... On wygląda jak jakiś debil. Tutaj Boga nie ma. Adam, spróbuj jeszcze raz, co? Adam, rycz! Sam sobie rycz, idioto! Trenerze rezygnuje, to był jednak głupi pomysł. Co ty zrobiłeś? Jedyną słuszną rzecz, a ty zdejś mi z oczu. Brawo, świetnie mu poradziłeś, jak zostać kretynem roku! Adam jest załamany swoją porażką. Do chłopaka dotarło, że słuchając Janka, zrobił z siebie pośmiewisko. Posłuchałem tego idioty i wyszedłem na totalnego kretyna. No nie było aż tak źle. Nie było aż tak źle? Widziałaś, jak się ze mnie naśmiewali. No, ale przecież mówiłam ci, żebyś go nie słuchał. Dobrze, zawsze będzie kobieta, która powie, a nie mówiłam! A nie mówiłam! O, brawo, zostałeś wojownikiem. Następnym razem na pewno cię przyjmą. Złaś mi z oczu. O co ci chodzi? O co mi chodzi? Zrobiłeś ze mnie totalne pośmiewisko. Musisz zapłacić jakąś cenę za ten sukces. Za jaki sukces? Odważyłeś się walczyć. Nie odważyłem się walczyć, tylko odważyłem się ryczeć jak głupi lew. Jak w ogóle mogłem cię słuchać? Lwy ryczą nie jak są głupie, tylko jak... Jak chcą jeść i chcą, żeby ofiara się zestrała ze strachu, bo wtedy lepiej się je, ponieważ już kupa jest poza przewodem pokarmowym w większości, więc lepsze jedzonko wtedy. Jesteś zadowolony z siebie? O, siema Patryk. Jak tam dalej sukcesy? Stresy dupesy. Człowieku, tak mi nagadałeś, że znowu zgłosiłem się do odpowiedzi i dostałem jedynkę. Spokojnie i powoli. Nie od razu możesz mieć same sukcesy. Wiesz co? Wypchaj się. Życie jest bardziej skomplikowane niż te twoje głupie złote myśli. Znaczy nie wiem, co mogło pójść tak akurat przy twojej odpowiedzi do tematyki. No okej, okay, już. Rozumiem, co chcą teraz pokazać, ale ojeju, Janek poszedł na randkę. Ojoj! Znaczy nie Janek, ten po prostu drugi chłopiec. Janek to jest ten coach. Za bardzo się skupiam, żeby się z nich nie nabijać i naśmiewać, żeby po to nie było, że stary dziad nabija się z dzieci. Że jeszcze nie jestem w stanie pamiętać ich imion przy okazji, no. Melania świetnie się bawi wraz z przyjaciółkami. Co tu się dzieje? To już jest też taki cringe. O Jezu, dziewczyny, musicie się zatrzymać. Ktoś musi je powstrzymać. Błagam. Nastolatka przestała się przejmować tym, że rzucił ją chłopak. Serce pełne chłodu miłości. Będę smakować dzikiej namiętności. Dziewczyny, to jest najlepszy dzień w moim życiu, jest ekstra! Super! A ty jesteś najlepszą singielką na świecie. Tak. Pewnie! I mamy dla ciebie właśnie to! Co to jest? Dyplom zerowej singielki. Jejku, jest genialny, powiesz go sobie nad łóżkiem. Jesteście najlepsze! W każdym innym kontekście ten dyplom to byłoby nawet całkiem urocze, ale... Nie. Przestań sobie robić idiotkę. Odczep się w końcu ode mnie, chłopie. Chodzisz z tymi rogami jak jakaś kretynka, to w ogóle do ciebie nie pasuje. Nie masz pojęcia, co do mnie pasuje, a co nie. Nie znasz mnie w ogóle. I wiesz co? Już mnie poznasz. Ej, chłopie, to twoja dziewczyna zajebista. Nie, nie, nie jestem jego dziewczyną. I wiesz co? Jak mogłabym być takim nudziarzem? No, no, dziewczyny, super wyglądacie. Jesteście mega. Ale kryzolki, ale fajnie, nie? Weźcie mnie już stąd, naprawdę, kiedy będą te napisy końcowe, ja już tu nie chcę być, o Jezu! Janek zrozumiał, że aby zostać life coachem, nie wystarczy powtarzanie chwytliwych haseł. Nadal marzy o tym zawodzie, ale wie, że osiągnięcie wymarzonych celów nie jest łatwe. Hej, ty jesteś Janek? No, tak, a co? Słyszałam o tobie od Franka Kubicza, podobno pomogłeś mu się umówić z dziewczyną. Czy mnie też mógłbyś pomóc? Nie, wiesz co, nie, lepiej nie. Szkoda, słyszałam, że mu super pomogłeś. Wiesz co? A w czym ci trzeba pomóc? A jednak za bardzo kuś
I to ma taki żadna przemiana bohatera, nie? On ma takie nie. Mogę znowu komuś zmienić życie na gorsze, jak dobrze. Chciałabym się zgłaszać na lekcjach i rozmawiać w towarzystwie. Jestem bardzo nieśmiała i ledwo się odzywam. Wstydzę się. W sumie to mógłbym ci pomóc, ale pod jednym warunkiem. Że będziesz się zgłaszała na lekcjach tylko wtedy, jeżeli będziesz wiedziała, że wszystko umiesz, okej? Okay? No jasne. No to spróbujemy przełamać tą twoją nieśmiałość. Chodź, to obgadałem wszystko w szkole. Zero przemiany bohatera, po prostu wyciągnął wnioski i się nie poddaje. Bo żaden coach nigdy się nie poddaje. Przecież jest teraz, który musi pomóc. On się nie podda. Nigdy się nie podda. Słyszałem, że już nie jesteś z Darkiem. No nie jestem, a co? No to może umówię się tam do kina. Wiesz co, bardzo chętnie, ale nie skorzystam. No czemu, przecież jesteś wolna. Tak, ale to nie znaczy, że muszę się z kimś umawiać. Na razie dobrze mi jest tak, jak jest. No szkoda. Ale słuchaj, nie bierz tego tak do siebie. Kiedyś bardzo chętnie się umówię. No okej, będę czekał. Pa, pa. Hej. Chodźcie. No okej, dobra. To na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jak wam się podobał, moi drodzy? Dajcie znać, liczę na wasze komentarze, jak i również liczę na to, że tutaj weterani szkoły, którzy widzieli tego odcinku w parę dziesiąt, pomogą mi i podrzucą kolejny odcinek, który miałbym komentować z wielką przyjemnością. Jedną z takich osób pozdrowię, tak jak dzisiaj Kacpra. Wystarczy, że napiszecie jaki odcinek, w sensie numer oraz co się tam dzieje. Również oczywiście sugeruje się to, ile osób wam da łapkę w górę, bo też widziało ten odcinek i go polecę, ale tak jak dzisiaj z Kacperem, który miał dosłownie jedną łapkę w górę, nie zawsze to jest wymagane, więc śmiało, kochani, piszcie. Najważniejsze to jest mocny odcinek, który można tu potem skomentować, a oceniam to, czy jest mocny odcinek, ja, bo oglądam zwiastun. Dobra, trzymajcie się, kochani, widzimy się już bardzo niedługo. Miłego. Papa. Pa.